Siema, siema, jestem Jeepy Dyskończyk z naszej serii Podwórko Kolonisty ze mną Krzysztof. Siemano. Widzę na czacie. Moje z wami się witają, a ja zapraszam was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na tym kanale, ponieważ lecimy po 50 tysięcy subskrypcji już niedługo. Kurde, ludzie, zostawcie, powiedzcie, żeby zostać subowani, bo fajnie, bo myślę, pół przycisku może mi wyślą, nie? dobra, od ostatniego odcinka coś się zmieniło? A pewnie, że tak. Z Krzychem się tam to łąkę skończyli. Tu proszę bardzo, są efekty. Jest tego ile? Niedużo chyba, nie? 164 tysiące. Całkiem okej, okay, nawet trochę coś się tutaj dokoksujemy tego, że tak powiem. Jedna łąka, nie? Tylko wiesz, to jest. Tak, to jest tylko jedna łąka, więc nawet spoko. Tu mamy resztki, które zostały, ponieważ tu sobie wyczyściliśmy już ten silos. I w ten silos też będziemy pakować kiszonkę z kukurydzy. Ogólnie wrzesień jest bardzo takim miesiącem ciężkim dla nas, bo sporo jest pracy i właśnie to właśnie teraz będziemy sobie jechać. Będziemy jechać kosić kukurydzę, a przy okazji mamy też do zrobienia soję do kosiania i siewy jakichś tam pierwszych pszeniczek, także Krzychu, jadę na pole, ty dojedziesz do mnie tam zestawem, co nie? A! No. Zestawem! No. Idę pokazać. Słuchajcie, jak obiecałem wczoraj, przedwczoraj na odcinku, tak zrobiłem. Sprzedaliśmy przyczepę Metaltecha. Ona miała 8 ton, była dla nas malutka, no i nie ma co ukrywać, trochę też się zestarzała nam. I mówię, fajna była, ale się skończyła, dlatego też zasławek został w wersji tej, która jest. Widzicie, proszę bardzo. Ale doszło coś nowego i proszę bardzo, oto jest i ta maszyna. Jest to Metaltech, ponownie, tylko że po prostu w wersji TS16000. Jest to używana przyczepa, widzicie, daliśmy 25 tysięcy, więc nawet sporo, ale że to jest 21 ton na raz, no to nie ma co ukrywać. Jest to tandemka, sypie do tyłu, ma też syp, do tego dodatkowy zaczep, więc zawsze możemy sobie zasławkę podczepić i nie ma z tym problemu. Na pewno w zimę jakiś remoncik się lekki przyda, ale taki lekutko serwisowy. Może wymienimy coś tam, nie wiem, opony sprawdzimy, coś, nie wiem, cokolwiek. Jakieś tam filtry, czyli nie filtry, tylko oleje od tej hydrauliki. No i może trochę odmalujemy, bo jest taka trochę... O Jezus Maria, coś strzeliło chyba. Nie wiem, czy Krzysztof dobry pomysł, żeby z nią teraz jechać na pole. Nie, nic nie strzela. To nie? W głowie tylko. Coś nie, mi... Nie. Dobra, może ja mam po prostu już, wiesz. To nieważne. No, więc tak ona się tutaj prezentuje. Jeszcze może wam pokażę, jak to wyjdę na górę. O, jest jeszcze plandeczka. Taka. To jest trochę stara. Myślimy na tym, że może ją zmienić, bo mogłoby się przydać tam taka. Więc myślę, że spoko. I odnosi też kukurydzy, bo dzisiaj o tym przed chwilą gadaliśmy z Krzychem. Jedziemy kosić tylko to poletko. Tu jest równo hektar kukurydzy, więc nie jest tu zbyt dużo, bo na przykład na takim polu tutaj jest tego więcej i pewnie wychodzi tego więcej, no ale z kukurydzy zawsze tam więcej dropi. Mamy też pole tutaj, hektar 62. I ten hektar 62 raczej, wydaje mi się, że tak zrobimy, poleci sobie na ziarno po prostu, bo jest raz, że daleko, więc jeżeli nie, z tym byłby trochę problem, a dwa, że zawsze jakaś tam kaska wpadnie, więc tak myślę, że będzie lepiej. No i co? I ruszamy, nie? Na razie gospo... się bierz, za dużo tak jest. Na razie gospo puste, co prawda, ale to już niedługo plany ruszą. Myślę, że z remontem gospy, znaczy z remontem gospy, z remontem domu ruszymy gdzieś koło października, końcówki. I wtedy dopiero wszystko się już ogarnie, że będziemy mogli, wiecie, pokazać wam ten progres chaty, nie? Bo tam też sporo się nie działo. Elewacja jest ok, ale w środku pasowałoby troszkę ogarnąć, bo tam te stare PRL-owskie wykończenie trochę na nie pasuje. Dlatego też wymienimy sobie trochę mebli, bo w chacie spędzamy dużo czasu i wiadomo też, że przydałoby się coś tam ogarnąć, dlatego zobaczcie niebawem, jak to wszystko będzie prezentować. Większość mebli no pewnie wymienimy. Może trochę nas zostanie, ale też zobaczycie, jak to będzie działać, także na początku myślę, że trzeba będzie wszystko wynieść i wnieść potem no i ogarnąć ściany, bo tam te ściany trzeba zrobić, nie? Co by nie mówić. Ale dobra, to jeszcze czasem na pewno do tego będzie. Ja jestem ciekaw, jak to będzie sypało nam kukurydzy, bo tu z tego co wiem ostro było, nie? Z kukurydzą, w sensie tu naprawdę fajny był temat, bo mocno leciało. Więc co, przetniemy się przez środek i będziemy sobie jeździć po prostu. Jak to już tutaj pole jest po prostu werbalne, więc możesz sobie po polu jeździć, nie? Spoko. Tu fajna klasa gleb jest, więc tu można naprawdę być całkiem nieźle. Sobie tylko ogarnę, tak? Niech nam wykryje szerokość. O! Ja tutaj wjeżdżam. A tu chyba... ile na godzinę będziemy jechać? No tak samo, nie? Uy. Dobra. No to jedź. Dobra, no to jadę.
Więc no. Mamy też właśnie nową kukurydzę. Mamy włączone te ugniatanie, nie? Mamy. Więc słuchajcie, no. W końcu nowa kukurydza, którą bardzo dawno chciałem już dodać. I mamy już 14 sumie... jedziesz, nie? Dychę jadę. Dobra. A czemu 14? Tam to było do tego, do trawy, nie? No tak, ale no. Ci pytałem ile. No, więc mamy w końcu nową tutaj kukurydzę, tą taką, wiecie, tą fajną kukurydzę. No i myślę, że ona tu będzie spoko też pasować do naszej serii, bo jest taka bardziej właśnie realniejsza trochę, nie? Więc git. A ta seria trochę taka może sami realna nie jest, ale zwykle staram się, żeby w miarę jako taka była, więc spoko. Tu trochę mamy słabszą kasę gleby, z tego co widzę na komputerku moim. Okej, okay, dobra. No git. Jak tam, ile masz na jednym przejeździe? 39%. Nawet spoko. Jak na 21 ton, który tam się mieści, no to git, nie? Tu już chyba raz przerażenie, nie? Będzie mi cisnąć teraz. No tak, tak, tylko już no. Muszę nawrócić. Ej, na wymłodzić na to dymienie jest zarąbisty, nie? Tak? No. Zobacz, jak fajnie dymi, nie widzisz tego? A, sadza idzie konkretna, nie? Znaczy, że nie sadza, no, ale dymi się bardziej, nie? Z nich niż ten wcześniej. Fajna kukurudza, super sprawa, na pewno mega będzie wyglądać jak orka albo jakieś takie inne kultywatorowanie. A propos kultywatorowania, bardzo możliwe, że na nasze gospodarstwo przybędzie jeszcze jeden nowy nabytek, będzie to właśnie kultywator wspomniany wcześniej, bo potrzebujemy po prostu czegoś fajnego, żeby nam tutaj podziałać na farmie. Chcemy kupić coś 4-metrowego i czy to się uda, dam wam znać pewnie w przyszłym odcinku, bo może będziemy już coś tam działać. Nie wiem, czy jest sens, żebyśmy we dwóch się wpieprzali w pole z dwoma headerami, nie? Znaczy z dwoma kombajnami, bo tam jest tylko sojka. Gdzie jest sojka teraz do koszenia? Dwa pola są sojki, czy jedno? 52, jo. Dwa pola są. Dwa pola. No dobra, no to nie, no to we dwóch wjeździemy, nie? No, we dwóch sobie ogarniemy w takim razie, bo to dwa pola są sojki, też bym chcieli to położyć. Więc też zobaczycie, jak to tam się będzie, jak to będzie wyglądać już z tej akcji. No. Także myślę, że będzie całkiem, nie? Ty masz te nowe pole też tam jest, bo to jest większe pole. Także jest co pokazywać, nie? Fajnie też, w ogóle tekstura teraz taka trochę zintegrowana z tym. Wygląda całkiem nieźle. Aha, bo ty masz tu ten, ubijanie znaczy się ten włączone, nie? Tak, no, a ty nie masz tego? Nie, no właśnie mam, tylko patrzę, że wiesz, że tu jest wyżej, tu niżej, nie? A tu, no, chyba full jest, nie? Nie, jeszcze nie. Nie? A, po prostu tak powiedziałeś. No. Także fajnie. Co ty myślisz, możecie pisać teraz ogólnie ludzie? Możecie na przykład pisać komentarze odnośnie naszych ciągników 16 i Zetora, bo prawdopodobnie będą na sprzedaż gdzieś tej zimy, więc żeby trochę... 7, okej. Okay. 8. Masz stówkę? A, nie masz stówki, dobra. 8. Więc żeby troszkę wam taniej sprzedać, to wam sprzedam na zimę, więc możecie napisać swoje jakieś propozycje. Zapewne będzie już problem z tym pisaniem, no bo mamy odcinki, teraz znowu nagrywam na zapas. Więc może być problem z synchronizacją między nami. Dlatego już teraz piszcie, za ile chcielibyście kupić Zetora i 16, nie? Ja wam powiem tylko tyle, ile one kosztują u nas w sklepie i żebyście na przykład mogli wam nam powiedzieć, po ile byście chcieli kupić. Pewnie jakiś komentarz, jak fajnie wybierzemy, standardowa procedura. Im lepsza historia, tym lepiej. Także Zetor kosztuje 26 tysięcy, więc zapewne za jakieś 25 to jest taka cena wyławcza, żeby go sprzedać, nie? Będzie dobra cena za takie Zetora? On ma 115 koni. Jak myślicie, to jest dobra cena? Niech będzie, 25 tysięcy na zimę. Niech będzie 25 tysięcy. I mam tutaj tą 16, która jest za... No dobra, to jest trup. 16 będzie za tyle samo. 50 kilo jeszcze, więc... 99 okay. I 100. Dobra, będę chciał pojechać z tym? No to jedzie. Pytanko teraz właśnie, bo nie ogarnąłem, co możesz robić w sumie. Dawałeś tam no żarcie krówką? Nie, nie dawałem. A jak nie, to wiesz co mógłbyś w sumie w tym czasie? Może tam gdzie jest jakaś na przykład ta ściernisko pojechałbyś z talerzówką samą? Co ty na to? Można. Znaczy, bo i tak będziemy się do płatniku zrobić, więc wiesz, nie? Dobra. Daj się za oba i jutro jestem. To piszcie pod tym filmem, który wyjdzie, nie? Bo to chcemy mieć wszystko w innym miejscu, jak coś, także tam dawajcie znać i jak najbardziej. Może być tak, że pojadą oba, nie? Na przykład. Nie ma problemu dla mnie żadnego, jeszcze nawet lepiej, bo mniej handlarzy do podziału, nie? No to okay. Było ten, lepiej jakby miało to zupełnie się w dół, nie? Na samo też żywo. Chcesz tak o? No nie wiem, no.
Znaczy nie, myślałem, że samotną żółwką będzie spoko, bo teraz z Mazurem sobie jedziemy, bo tam teraz mamy zbożówki dosiane, nie? Chyba jak też tak, no to może być tak. Ale tylko czy jakiś ciągnie się teraz co pociągnie, nie? No dobra, to ten, czy wezmę z tego samego. Leżóweczkę. Żeby nie było. Okej, wyspałem jak coś, to już sobie powoli wracam. No, minus taki, że właśnie nam gdzieś tutaj trochę tej jednej osoby by brakowało. No ale mamy tyle dużo podnetowanych modów, że... No ciężko by było tu się już kogoś jeszcze wkręcić na tą kolonię. No. Bo dosłownie wszystko się same to jest po lekkiej naszej edycji, nie? Ja wam pomogę. Wiadomex. No, także sporo się tu dzieje, nie? Mariusza trzeba wziąć? A Mariusz no ma moje mody, faktycznie. Ale nie ma tych podetowanych jeszcze ze mnie, niektórych, więc... Nie zawsze tam by Mariusz mógł gdzieś tam, nie? Ale no fakt, że jakby co to ten... To można, nie? Pomyśleć. Mapka to kolonia. Dobra, ja już krzyku jestem pod sieczkarnią, jak coś. Dobrze. Ło, coś mi zlagowało. Oj. Witam po cięciu bliska, sorki, że tak się stało, ale nam wydobiło totalnie farminga. W sensie dwa razy. Okazało się, że modzik na ten dymek, którym dzisiaj tak się chwaliłem, no sypie błędy po prostu i wywala nam crashuje gierkę, także musieliśmy z niego zrezygnować. No jakoś tam sobie już lecimy no spokojnie, więc zaraz Krzyku przejął pałeczkę, ja sobie ciśnie tam. W międzyczasie też tam sobie coś tam myślałem sobie sieć, jak ja odwożę. No i tak sobie działamy. Tutaj ogólnie wysypaliśmy dwie przyczepy. Jedną tamtą na odcinku, którą widzieliście chyba. I drugą, albo nie widzieliście, i drugą wcześniej, nie? Przed chwilą. Więc teraz robimy sobie trzecią przyczepkę, jakby coś. No i tak sobie działamy. Trochę to już wykoszone jest, więc w miarę to idzie. Ej, i bo nawet chyba póki co jeszcze ten sezon wytrzymamy bez tej kukurydzy, bo nie czuję potrzeby takiej, żeby robić więcej kiszonki, nie? Chyba jeszcze ta sieczkarnia daje radę w miarę. No. Bo tak właśnie myślałem na jakąś nową, ale widzę, że w miarę sprawnie idzie to, nie? Dobrze jest. No, jak może byśmy mieli, wiesz, osobę więcej czy coś, to może wtedy by się bardziej przydało, nie? Ktoś tam jeszcze, a tak to chyba na razie nawet nie jest nic, znaczy nie jest nieźle, nie? No, także spoko. Ej, wiesz co, bo myślę w sumie, że mógłbym zrobić sobie za chwilę jakieś cięcie, na przykład by się obrócili i bym zrobił to sobie miniaturkę, nie? Spoko. To mogłoby być ciekawe, nawet jakieś takie, więc... No, to w sumie cięcie i zaraz znowu cięcie macie, także zaraz wracamy, tylko sobie zrobimy taką fateczkę, więc chwila z dwóch, okej? No i dobra, wracamy z portem dla was, mamy 98, 99 i stówka, dzięki Krzychu bardzo, już sobie odjeżdżam. Spoko. No, także troszkę tutaj działamy tak na tych cięciach, bo chcemy jeszcze to pole w miarę szybko położyć, nie mieli tamtego odcinka, było 11 minut chyba, coś koło tego. Także no, tak, do 20 paru minut, bo raczej kiszonkę to oczywiście znacie doskonale, jak to działa. Nie wiem, czy wam jest sens pokazywać. Ja te odcinki tak nie nagrywam bardziej po to, żeby wam pokazać jakąś daną pracę, którą robimy, ale nie wszystkie, tylko wiecie, jak koszenie, to koszenie jednego kawałeczka albo coś tam zrobienie odcinka z tego, a potem reszta poza odcinkiem, wiecie, bo nagrywanie tego tak stale to trochę byłoby słabo. Ja na przykład mega powiedziałem content wujka Bohuna. Czy tam bójka Wohuna, bo on właśnie w fajny sposób to robi, że ma odcinki takie długie, nie? Kilku godzin, na przykład 2-3 godzinne odcinki, gdzie tam robi jakąś konkretną pracę, nie? Więc tam idzie pogadać, posiedzieć i w ogóle, nie? Pamiętam właśnie jak wychodziły te odcinki jego stare, no to było tak, że się czekało długo, nie? No bo on jak robi odcinek, no to raz na jakiś czas tylko, nie? A nie tam co drugi dzień czy codziennie, tylko wiecie, były materiały godzinne, które się oglądało przez, nie wiem, przez tydzień powiedzmy, nie? Bo każdy na tam czas, na 20 minut coś sobie obejrzeć, to sobie odpalał kawałeczek i tak wiecie, po kolei, nie? Więc też w sumie jest to ciekawe, nie? W pewien sposób takie oglądanko tego. Okej, dobra. Ale no wiadomo, że my to raczej dbamy o was czas nowy, wiemy o tym, że widz w tych czasach się szybko nudzi, dlatego też nie chcemy wam dawać jakichś tasiemców, tylko krótkie odcineczki, które zawierają jakąś tam treść i potem coś tam nowego, no jeżeli nie. O, widzę, że trochę zawiesiłem. Dobra, pójdzie teraz to? No, nowa przyczepa już zawisła. Ta. Zawisła. Zabuga. Zasława. Zasława. Dobra. Ursus wydany, który ten tutaj stoi, 16. No więc taki tak. Ten. Co? Tak, na motkabie. 16, ale nie ta, no ta jest nasza tuningowana, nie? Ale ogólnie 16 są już na motkabie wydane, nie? MST robi takie krótkie filmiki po około 40-50 minut. No to nie krótkie, nie? Ale wiem, że oni robią takie 40-minutowe, nie?
No tylko, żeby mi się to sprawdza w miarę, bo wiesz, bo oni tam... ich jest kilku, nie? Więc zawsze mają fajnie, bo mogą sobie, wiesz, nasycić ten content jedną czy drugą postacią, co nie? Na przykład ja singla nie opracuję, bo robić odcinka teraz 40 minut, nie? Chyba, że on naprawdę jakiś zarobiście ważny temat do przegadania. Jak ktoś przygotuje, jestem już w przecieczkarni. O, widzę, że już widziałeś. Jestem. Dobrze. Fajnie. No. Dyszku lecisz, nie? Dyszku, dobra. Dyszku. Niech się nie śpieszy. Zamiast liści? Co ty gadasz? Zamiast liści to gałązki, jak już, nie? Kasztany. Na koliczko Brazji, tak? Kasztany. Dobra, przejdziemy sobie na drugą stronę. Dobrze. Ja będę jeszcze z dyszka, więc tam sobie spokojnie dojedziesz. Na tempę macie nie zwalniam. O, ty, to pole szybko się położy, powiem ci. No to. Już tu momenty leci. Elegancko leci. No, patrzcie. Już tyle poszło, nie? Jakbyś tu masz było dwóch odważących, to naprawdę idzie... To się prawie może być skończone, nie? Cza Mariusza na kiszonkę. Tylko to też teraz mi ciężko się dogadać, bo on tylko na weekendy teraz ma czas, nie? Oh. A ja na weekend mam studia, no i co zrobić? No nie zgrasz się, no to koniec, no, tragedia. No, także tego. No ale dobra. 43%. W miarę szybko to nawet idzie. W sensie myślałem, że będzie mniejszy plon. Ale widzę, że tak nie jest full, nie? Toś tam troszkę przesadę chyba było z azotem z tego co pamiętam. Także jeszcze możliwe, tak można nie? Troszkę to poprawić trochę. Okej, okay, dobra. Tak, żeby ten znak nie zahaczyć. O, super. Chciałem realny dupa, nie? Dupa, nie? Ciekawe, kto tu postawił. No ja, ale tak plus taki, że nie zdawałem kolizji, bo mi się trochę zachlasta, nie? Każdy może na odwóz pampera. Właśnie, ja ciągle szukam modyfikacji, którymi żeście mówili kiedyś. Na to, że można sobie myszko zmieniać w kamerze ze środka. Bo jakieś takie modzik miałem do 19, już 2 lata grałem bez tego modu i ubolałem strasznie, bo mi tego brakuje. Muszę zmieniać sobie komendą, nie? Weź mi pampera, wyślij ten modzik, może masz coś takiego, nie? Że się zmienia kamerą, scrollując i trzymając prawy przycisk myszy, nie? Kamerę w pojeździe, bo to po prostu jest tak, dla mnie brakuje tego. Naprawdę, powinien to być, nie? A azotu pod przycisk nie potrzeba? No to chyba dużo, tam 200 kilo chyba trzeba dawać, nie? Ona tam mocno ciśnie ten. Okej. Okay. Weź to zabierz krzywe. Czemu nie zbrałeś tego? A tutaj, dobra. No dobra, już mniejsza, nie? Tym razem. Już trudno nie będzie. O, no i dobra. Także na dzisiaj na dwozie trochę robię. Ale też dlatego, że w sumie jakoś tak. A jak tam ci w ogóle idzie ten tam siebie? Dla paski chyba nie przyjechałem. A, teraz to spoko. Bo ty robisz uprawę na razu, nie? Tak. A no tak, bo tam jest wapno dane, nie? Jest? No to no, tak, zgadza się. Wapno, no. Jest? 7. Bo jest białe. 8. A nie masz 8. Gdzieś 9. Stóweczka. Tak dziwnie to leci, że... nie wiem. No, dobra. Un momento. O, no to elegancko. Fajnie, że sam znajdziesz. Dobra, my sobie wracamy. Na poletko, na gospodarstwo. I chyba to będzie tak już, można powiedzieć, ostatni zjazd nasz, bo nie będziemy tutaj więcej działać. Ja sobie to pewnie spokojnie dokończę. Krzyku tam pewnie zasieje i widzimy się może nawet jeszcze dzisiaj chyba już się nie uda tego zrobić. Ale fajnie było, jakbyśmy jeszcze sobie... To jutro będzie ogarniamy już sobie, nie? Odcinek z... No spokojnie, Z rzepaczku po prostu, rzepaczku, straczku, kurde. Z sojki. No, na sojkę musimy ruszać, nie? A, co do soi, właśnie w przyszłym roku planujemy zasiać tylko jedno pole soi i to będzie na polu 41, 40, 42. Czy to jest pole numer... A, tutaj zaraz za gospo, nie? No, także tyle jest w planach soi. Może nie dużo, ale no w sumie teraz idziemy z inną uprawę, o której jeszcze wam nic na razie nie mówimy. Ale już niebawem zobaczycie, o co chodzi, nie? Także... będzie z tego odcinek. Czy my, Krzychu, pokazywaliśmy nową zgrabiarkę, czy przetwarkę, czy nie? Nie było pokazywane. Opisałem, że nie pokazywaliśmy właśnie, no bo żeśmy też jedną łąkę robili sobie na siano. Ty, zawiesiłem się chyba trochę. Zawiesił się, chłop. Dobra, ludzie, ja sobie potem z tego wyjadę, nie? Tymczasem, dzięki za uwagę. Fajnie, żeście byli, ja sobie tak zakończę odcinek w ten sposób.
Może wejdę sobie tutaj, o, na ten. O, tak o sobie wejdę. Tako. Takoj! Tako! I dzięki za uwagę do kolejnych odcinków z naszej serii z podwórka kolonisty. Wpadajcie na kolejne filmy, wpadajcie na streamy. Trzymajcie się, najcześć, pozdro, na razie. Pa, pa.